Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Proszę Państwa, jeszcze mamy troszkę punktu, więc bardzo proszę o koncentrację. Punkt 13 porządku obrad, druk numer 234. Czytam projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy 6 Bronowice. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się roczny plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy 6 Bronowice na rok 2013 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie uchwały z realizacją zapisów statutowych. Załącznik do uchwały. Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2013. Punkt pierwszy. Posiedzenia komisji odbywać się będą co najmniej raz w miesiącu. Punkt drugi. Do zadań komisji należy. A. Opiniowanie sprawozdań zarządu dzielnicy z realizacji planu finansowego wydatków dzielnicy w terminie 14 dni od dnia przedłożenia przez zarząd oraz przygotowanie projektu odpowiedniej uchwały. Podpunkt B. Rozpatrywanie skarg na działalność zarządu oraz przygotowanie propozycji rozstrzygnięć przez Radę w tych sprawach. Podpunkt C. Oceny wywiązywania się zarządu ze swoich zadań. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa chce zabrać głos? Bardzo proszę, pan Bogdanowicz. Proszę Państwa, w regulaminie dzielnicy w paragrafie 34 jest zapis. Komisja rewizyjna podejmuje kontrolę zgodnie z planem kontroli zatwierdzonym przez Radę lub na jej zlecenie. Chciałbym zapytać, jak to będzie wyglądało w tym roku, bo jeśli chodzi o lata poprzednie, to komisja rewizyjna chyba ani razu nie kontrolowała pracy zarządu. Nie dopatrzyłem się, bo nie mam tekstu, nie potrafię tego zweryfikować, czy komisja rewizyjna ma w obecnym roku taki zamiar, czy nie. To jest zadanie statutowe, czyli zadanie... Bardzo proszę o odpowiedź przewodniczącego, może komisji. W razie potrzeby będzie kontrolować. No jak będzie potrzeba, żeby bez, jak wszystko idzie pięknie, no to... Żeby wiedzieć, czy idzie pięknie, to pasowałoby czasami skontrolować. Ale do tej pory wszystko szło pięknie, bo ani razu komisja nie kontrolowała. No nie szło najgorzej. Ale nie ma też jakichś wniosków do komisji rewizyjnej, żebyśmy podjęli takie działania, prawda? Czy jakieś... Ale to jest wymóg regulaminowy. Ja to rozumiem. Ale nie co więcej, były wnioski ze skargami na postępowanie zarządu, czy właśnie na pracę zarządu i Państwo zamieniliście się jako komisja partyjna, bo wszyscy Państwo jesteście z jednej partii, a Pan Przewodniczący szczególnie. I zamieniło się to w nagonkę na skarżących się. I to jest chyba jedyny znany mi przypadek, kiedy komisja rewizyjna ciała wybieralnego, samorządowego wywodzi się w całości z jednej partii i stanowi tak silnie obronne ciało dla zarządu, że nawet skarżący się są czarnymi owcami, że w ogóle ośmielili się, panie Jacku, takie skargi złożyć. W związku z tym moje pytanie jest, mamy, panie Jacku, dowody w postaci protokołów z tego posiedzenia dwóch tych komisji. Jest kilka osób, które było na tej komisji, więc moje pytanie jest zasadne. Czy będą kontrole zarządu zgodnie z wymogami regulaminu? Czy Państwo to macie zamiar w ogóle? Będą. Jest plan tych kontroli? Nie. Bo tego w planie pracy komisji się nie dopatrzyło. Trzy miesiące, za dwa miesiące zacznie się. Ale przepraszam, ja się tak usłyszałem, to w planie jest właśnie kontrola. Ja nie mam tego planu przecież. Mogę przeczytać jeszcze raz? Bardzo proszę. Punkt pierwszy. Posiedzenia komisji odbywać się będą co najmniej raz w miesiącu. Punkt drugi. Do zadań komisji należy opiniowanie sprawozdań zarządu dzielnicy z realizacji planu finansowego wydatków dzielnicy w terminie 14 dni od dnia przedłożenia przez zarząd oraz przygotowanie projektu odpowiedniej uchwały. Podpunkt B. Rozpatrywanie skarg na działalność zarządu oraz przygotowywanie propozycji rozstrzygnięć przez Radę w tych sprawach. I C. Ocenę wywiązywania się zarządu ze swoich zadań. Ocena a kontrola to są dwie różne rzeczy. Więc ja dalej nie widzę punktu pod tytułem kontrola pracy zarządu. Szanowni Państwo, to jest na pewno wyciąg ze statutu. Możemy sprawdzić, jaki jest zapis statutowy w tym względzie. Jest po czymś, więc dla mnie to jest logiczne. Są kontrole okresowe, proszę Pani, które się przeprowadza, żeby stwierdzić, czy to jest dla. I powiem więcej, zarząd co kwartał powinien składać sprawozdanie, a nie składa i komisji rewizyjnej to w ogóle nie rusza.
Więc tak właśnie kontrolujecie zarząd. Co mam dodać? Odstać. Przyjmujemy fikcyjne plany pracy i fikcyjnie potem działamy. A pan przewodniczący taki happy. Strasznie sobie zadowolony. Przyczył się do drugiego przewodniczącego. Nie ma kurca na budowę. Sekundeczkę, szukamy treści. To jest strona numer 9, paragraf 15. Samo powiem. Jest punkt drugi. Komisja podejmuje kontrolę zgodnie z planem kontroli, a nie na wniosek. Zatwierdzony przez Radę lub na zlecenie. Z planem kontroli. To nie jest. Proszę Państwa, ta treść jest zgodna z zapisem statutowym. W którym? Paragraf 15, punkt 4. A z punktem drugim jest zgodna? Czy nie zawiera tego punktu drugiego? I w regulaminie ziemnicy dokładnie taki sam zapis jest. To znaczy plan pracy Komisji Rewizyjnej jest zgodny z obowiązkami Komisji Rewizyjnej. To, co należy do obowiązków Komisji Rewizyjnej, jak również jak realizuje swoje obowiązki Komisja Rewizyjna, bo realizuje ją na posiedzeniach i wynika z tej treści planu pracy, że realizuje je na posiedzeniach. Jaki to ma związek z moim zarzutem? Mój zarzut jest taki, że komisja nie wywiązuje się ze statutowych i regulaminowych obowiązków nałożonych w tych aktach prawnych. Panie radny, ale my teraz głosujemy. Jest napisane. Głosujemy plan pracy komisji. Nie będziemy na tym poziomie dyskutować? Powtarzam tylko, że nie widzę w planie pracy odzwierciedlenia ani zapisu paragrafu 15 ustęp 2 statutu, ani też zapisu paragrafu, to był statut, a teraz nie widzę również zapisu bodaj 34 regulaminu dzielnicy, a więc tak jest, punkt pierwszy, więc ani nie korzystacie Państwo ze statutu, ani nie korzystacie z regulaminu. A to jest jeden z najważniejszych obowiązków Komisji Rewizyjnej, dbanie o to, aby ciało, które zostało wybrane, czyli zarząd, bo to jest generalnie egzekutywa w tym gronie, czy to ciało działa prawidłowo. I Państwo przez 2 lata nie zrobiliście ani jednej kontroli i z tego rozumiem, że w tym roku też nie macie zamiaru ani jednej kontroli przeprowadzić. To ja gratuluję. Tak powinny działać wzorcowe komisje rewizyjne. No to Pan nie ma racji. Jeżeli jest ocena, do komisji rewizyjnej nie wpłynęła. Wpłynęła skarga, uzasadnienie. Pani wie, jaka jest różnica między oceną a kontrolą? Tak, wie. Ja wiem, Pani, ale ja bardzo proszę. Proszę Państwa. Pan odnosi się do punktu drugiego, że komisja podejmuje kontrolę zgodnie z planem kontroli. Plan pracy przedłożony przez komisję nie wyklucza sporządzenia przez komisję dla siebie planu kontroli. Nie wyklucza. Absolutnie. W ramach tych zadań i obowiązków, które ma komisja rewizyjna, zgodnie ze statutem, ona może podjąć. Proszę. W którym punkcie planu pracy? Proszę pana, w planie pracy. W którym miejscu jest narzucone, że ale nie musi taki plan sporządzić, plan kontroli? No to, jeśli jest zapis, że przeprowadza kontrolę zgodnie nie, ale z planem, to już panu mówię. Ale czy jest to proszę państwa, ale sekundeczkę, bo tak to do niczego nie dojdziemy. Plan pracy Komisji Rewizyjnej opiera się na obowiązkach Komisji Rewizyjnej zgodnie ze statutem. I to są stricte wymienione obowiązki Komisji Rewizyjnej. Co nie znaczy, że Komisja nie może realizować swojej pracy zgodnie z paragrafem 15 punktem 2. To jest przedziwna interpretacja, chyba jedyna w swoim rodzaju, właściwa tylko dla tego pomieszczenia i dla tej Rady. Proszę Państwa, jest ewidentnie wymienione w 2 aktach prawnych, że komisja podejmuje, tutaj nie ma wątpliwości, czy ona może, nie może, ona po prostu podejmuje. To jest zobowiązanie, że komisja podejmuje takie kontrole, wynikające ze statutu i z regulaminu.
do tej pory nie podejmowała i w dalszym ciągu nie ma zamiaru podejmować. To do czego, taka komisja rewizyjna jest tak potrzebna? Pytanie jest proste. Po co utrzymujemy tego typu ciało, że przewodniczący mówi o tym? To znaczy, ja bardzo przepraszam, nie wiem, o jakim przewodniczącym mowa, a przewodniczący dzielnicy, przepraszam, bierze dietę z Rady Miasta. Proszę, plan pracy, tak jak powtarzam, opieram się tylko na obowiązkach komisji rewizyjnej. Co nie znaczy, że komisja w ramach swoich obowiązków tak ujętych może podejmować kontrolę. Według którego zapisu tego planu pracy, panie profesorze? Według którego? Argument jest, że ta praca nie wyklucza. Oczywiście nie wyklucza również, że będzie prognozowała pogodę. Tylko, że jest wymienione literalnie w dwóch aktach prawnych, co komisja powinna robić. Tego nie robi i nawet nie ma zamiaru, bo w planie pracy tego nie wyda. Obowiązki komisji są wypisane. Tak. Jest to potwierdzone, jak tutaj mam informację, z radcą prawnym, jeżeli chodzi o plany pracy wszystkich komisji i nie ma żadnych problemów. A ma Pani taką opinię radcy prawnego? Chciałbym ją poznać. Ja jej nie czytałam. Było bardzo ciekawe. Że to jest opinia, która wyklucza, albo mówi tak, że w tym planie pracy sporządzonym te kontrole są jakby już zawarte, bo one są obligatoryjne według tych zapisów, bo są wymienione i tam, jak mówię, uchwałodawca tej uchwały, czyli Rada Miasta, nie dyskutuje na ten temat, nie daje możliwości, że może być przeprowadzona kontrola lub nie, tylko mówi, komisja przeprowadza. Nie daje wyboru komisji rewizyjnej, tylko mówi, ona przeprowadza. To jest rozwiązanie dosyć stanowcze. Nie, taki jest zapis. Chyba o wszystkim możemy dyskutować. Możemy dyskutować, że jesteśmy na przykład nie wiem, jesienią, czy kosmitami na przykład. Niektórzy na pewno. Znaczy na tej sali to jest możliwe, to już wiemy. Natomiast ja bym chciał, żebyśmy się... A ja bym prosiła, żeby bez jakichś takich dodatkowych, dobrze, odniesień. To ja proszę o bardzo konkretną rzecz. Proszę o wskazanie, gdzie w planie pracy jest realizowany obowiązek kontroli zarządu. Bo zaraz wrócimy do tego, że zarząd co kwartał powinien zdawać sprawozdanie z realizacji na przykład budżetu, nie robi tego i komisja tego jeszcze nigdy nie zakwestionowała, bo właśnie tak kontroluje działalność zarządu. Nie będę wymieniał już innych poczynań zarządu. Ale są takie rzeczy i od tego właśnie po to się powołuje komisję rewizyjną, żeby ona czuwała nad tym, czy zgodnie z prawem działa egzekutywa. Bo to są ludzie wybrani do realnego rządzenia tą dzielnicą. My jesteśmy tylko od spraw opiniowania, głosowania i tak dalej. To jest ciało wykonawcze i to ciało wykonawcze czasami działa fatalnie albo katastrofalnie i po to właśnie, bo chyba muszę Państwu w takim razie wyjaśnić, po co jest komisja rewizyjna. Jest takie ciało pod nazwą komisja rewizyjna, która patrzy mu na ręce. Jeżeli coś wykonuje niezgodnie z prawem, to mu zwraca uwagę. A okazuje się, że nie zwraca i nie ma takiego zamiaru. Nie, bardzo proszę o kończenie, bo czas się przedłuża. Proszę Państwa, ja poddając to pod głosowanie, stwierdzam tylko, że jest to zgodne z zapisem statutowym dotyczącym obowiązków pracy Komisji Rewizyjnej. To są i tylko punkty z obowiązków pracy Komisji Rewizyjnej. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Nad tą sprawą ogłaszam zakończenie obrad i przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? 6. Dziękuję. Kto się wstrzymał od głosu? Na podstawie wyniku głosowania stwierdzam jednoznacznie, że Rada Dzielnicy 6 przyjęła uchwałę.